Ponad 300 wrocławskich seniorów mieli okazję zobaczyć monodram Księga Ziół i nie tylko w wykonaniu aktorki Anny Seniuk. Wydarzenie odbyło się w auli Uniwersytetu Dolnośląskiego DSW w Wrocławiu w ramach 5. edycji Wrocławskiego Filmowego Centrum Seniora. Stwierdziliśmy organizatorzy, a więc pan dyrektor Dziernieńko, który jest autorem i dyrektorem tego wydarzenia, że warto zapraszać osoby, które są bardzo rozpoznawalne, ciepłe, które swoim talentem dostarczają nam bardzo pozytywnych emocji przez wiele, wiele lat. Tak było przez całe życie aktorskie pani Ani. W ogóle zostałam zaproszona przez Uniwersytet Trzeciego Wieku, gdzie mam przyjemność prowadzić zajęcia, więc tym bardziej się cieszę, bo spotkam osoby, które znam z wykładu. No i oczywiście panią Annę, którą wszyscy uwielbiam, 40-latka. Nie tylko zresztą, bo jest teraz nowy film na Netflixie, komedia, i pani Anna cały czas jest w świetnej formie, a też wiemy, że scena to jest drugie imię pani Anny. Pamiętam ją z 40-latka, więc podobno się bardzo zmieniła. A poza tym miała różne tam doświadczenia życiowe, więc tym bardziej jestem ciekawa. Pani Ania, no rewelacja i tak na odległość paru metrów, obcowanie z aktorką tak wielkiego formatu, obcowanie ze sztuką, z kulturą, na wyciągnięcie ręki, no to jest wielka radość. Monodram Anny Seniuk, Księga Ziół i nie tylko, jest między innymi o młodości, miłości, o szczęściu, smutku, uprzejmości, grzeczności i starości. Łączy w sobie teatr i poezję. Ja to nazywam, że to jest taki stand-up na siedząco, bo są moje reminiscencje, dzielę się z publicznością tym, co jest dla mnie najdroższe, taką poezją, którą kocham, która jest w moim sercu od wielu lat zapadła, więc dzielę się nią. A pretekstem do tego mojego stand-upu jest niewielka książka Szandora Maroja, Księga Ziół. Ja to biorę w podróż, gdziekolwiek się otworzy, na jakiejś stronie, zawsze jest coś do przeczytania. Więc tym się zachwyciłam i też chciałam się podzielić. Monodram wybitnej aktorki spotkał się z ciepłym przyjęciem ze strony wrocławskiej publiczności. Ja właściwie mówię na każdym spotkaniu coś innego, bo czuję, publiczność jest zainteresowana bardziej tym tematem czy tamtym. Ja nawet już po spotkaniu, zauważyła pani, jeszcze sobie przypomniałam, że czegoś nie powiedziałam, co było dla mnie bardzo ważne, więc zatrzymałam ludzi, którzy by nie wychodzili. Mówię jeszcze, bo jeszcze coś chciałam powiedzieć, o czym zapomniałam, i co jest takie żywe po prostu. I ta publiczność chyba to, jak to mówi młodzież, kupiła. Te ostatnie spotkanie we Wrocławiu, więc rok temu, i liczba osób, które chciała wziąć udział w tym beneficie pani Ani, była tak duża, że nie sposób było nie powtórzyć tego po raz kolejny, bo pani Ania Seniuk cieszy się niesamowitą popularnością. I to nie jako aktor, ale też jako człowiek. Echo 24, Nina Jewtuszenko.